2025/2021. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Koła. Ponownie pani Urszula Pękacz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponownie przedkładam opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I tak jak poprzednio, zastosowanie tutaj artykułu 229 punkt 3 ustawy z 13 czerwca, czyli Kodeks Postępowania Administracyjnego o kompetencji Rady do rozpatrywania skarg. Rada zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w dniu 1 września uchwałą numer 39425/2021 również przekazała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i skargę, która wpłynęła do Rady 12 lipca. Dobrze. 12 lipca 2020, nie. Przepraszam, to samo, tylko nie to. Też tak samo przekazanie. Numer uchwały 427. Przekazała Komisji Skarg, Wniosków, Petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej w dniu 24 sierpnia celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawienia opinii organowi stanowiącemu, czyli Wysokiej Radzie. W dniu 19 lipca 2021 roku mieszkaniec naszego miasta Maciej K. złożył w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kole pismo skierowane do, na tym piśmie adresat: starosta Kolski, burmistrz miasta Koła. Treścią pisma są pytania. Pierwsze. Dlaczego od 2016 roku nie potraficie dokończyć remontu ulicy 3 Maja w Kole? Dwa. Kiedy wyżej wymieniona ulica zostanie wyremontowana? Zapytania w sprawie remontu ulicy 3 Maja w Kole skarżący składał od lutego 2019 roku. Przy pierwszym piśmie został poinformowany, iż jego zapytanie zostało skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole jako administratora tej ulicy. Urząd informował skarżącego zwykle po upływie zaledwie kilku dni od wpływu pisma i każdorazowo wskazywał, iż organem właściwym do dokonania remontu ulicy 3 Maja oraz podjęcia decyzji w tym przedmiocie jest starosta Kolski i Powiatowy Zarząd Dróg, wobec czego należy przyjąć, iż skarżący w tym zakresie winien kierować swoją korespondencję właśnie do tegoż organu, jako organu władnego podjąć jakiekolwiek decyzje w tym zakresie, a nie do burmistrza miasta Koła. Mimo powyższego skarżący nadal zapytania dotyczące tego samego zagadnienia kierował do burmistrza miasta Koła, który, jak wyjaśniono, tak nie miał uprawnień, aby podjąć czynności celem dokonania ewentualnego remontu przedmiotowej ulicy, a tym samym udzielić informacji w tym zakresie. Mimo kilkukrotnych odpowiedzi ze strony burmistrza zawartych w pismach, może tu powiem, z dnia 13 lutego 2019, 4 grudnia 2019 roku, 19 lutego 2020 roku, 7 lipca 2020 roku, 15 października 2020 roku i ostatnie z 23 sierpnia 15 października 2020 roku i 23 sierpnia 2021 ostatni. Skarżący w dniu 19 lipca 2021 roku skierował kolejne zapytanie dotyczące nadal remontu ulicy 3 Maja. Organ swoją odpowiedź wystosował w dniu 23 sierpnia 2021 roku, a w dniu 24 sierpnia 2021 roku pan Maciej K. złożył skargę na zaniechanie burmistrza miasta Koła. Wskazać należy, że przedmiotem skargi wniesionej w trybie uregulowanym w dziale 8 KPA i artykułu 227 tego aktu, że przedmiotem skargi wniesionej w tym może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. Treść tego artykułu, czy wykładnię prawną tego artykułu, również zawarta jest w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie i tutaj komisja przytacza numer wyroku. Ale proszę Państwa, w niniejszej sprawie zdaniem komisji nie doszło do przewlekłego załatwienia sprawy czy bezczynności ze strony organu, bowiem wielokrotnie w tej samej sprawie we wcześniejszych pismach zostało wyjaśnione skarżącemu, iż burmistrz miasta Koła nie jest organem, który podejmuje decyzję w przedmiocie remontu ulicy 3 Maja, zatem nie jest władny rozpoznać wniosków składanych przez skarżącego w tym przedmiocie. Ponadto należy wskazać, że adresatem niniejszego pisma w pierwszej kolejności był starosta Kolski, wobec czego bezprzedmiotowym było ponowne przekazywanie wyżej wymienionego pisma. W związku z powyższym komisja opiniuje Radzie Miejskiej uznanie skargi na burmistrza miasta Koła za bezzasadne. Dziękuję pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, pan radny Grzegorz Gibaszak. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowna rado. Jestem członkiem tej komisji, która opracowała projekt tej uchwały. Na naszym posiedzeniu miałem odmienne zdanie niż co niektórzy członkowie komisji. Zgadzam się w dużej części z uzasadnieniem, gdzie jest mowa o tym, że wielokrotnie udzielano i to w miarę szybko odpowiedzi na pisma kierowane do urzędu i to jest prawda. Natomiast nie mogę się zgodzić z jednym bardzo ważnym faktem. Może przeczytam całe zdanie, które czyta nasza koleżanka pani Ula Pękacz i odnoszę się do ostatniej części tego zdania. Cytuję. Mimo powyższego skarżący nadal zapytania dotyczące tego samego zagadnienia kierował do burmistrza miasta Koła, który jak wyjaśniono nie miał uprawnień, aby podjąć czynności celem dokonania ewentualnego remontu przedmiotowej ulicy. Zgadzam się całkowicie. Na pewno pan burmistrz nie był władny, ale nie zgodzę się z tym, a tym samym nie był władny udzielić informacji w tym zakresie. Drodzy Państwo, artykuł 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wyraźnie mówi, że organ jest obowiązany udzielić odpowiedzi na zapytania, a to było zapytanie mieszkańca, tak, dokładnie rzeczowo, aby osoba, która występuje jako osoba pytająca, nie ponosiła żadnych konsekwencji prawnych. Mamy tu zawrzeć wszelkie okoliczności prawne, które dotyczą tego obywatela. Wystarczyło jedno zdanie. Pan burmistrz nie jest władny rozpoznania i rozpatrzenia wniosku składanych przez tą osobę. To, co pani Ulka Pękacz powiedziała, pismo wpłynęło 19 lipca, odpowiedź dopiero 24 sierpnia. Ja tutaj chciałbym i mam prośbę o poszanowanie przepisów prawa. Jeżeli mówimy o przepisach prawa, to ten chociażby miesiąc zachować, chociaż i tak nie było tutaj wszczynane żadne postępowanie wyjaśniające, ale traktujmy wszystkich jednakowo. Stąd taka moja uwaga. Mówię, zgadzam się z pierwszą częścią i zgadzam się z tym, że wielokrotnie były udzielane odpowiedzi. Ale Kodeks Postępowania Administracyjnego w żaden sposób nie mówi, czy też żaden komentarz do Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie mówi o tym, że nawet jeżeli złożę setne zapytanie w tej samej sprawie, to organ ma odstąpić od udzielenia odpowiedzi. Jeszcze raz podkreślam artykuł 9 KPA, który mówi, że organ jest obowiązany na zapytanie obywatela natychmiast udzielić odpowiedzi. I tyle mojego komentarza. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Dziękuję. O głos prosił pan Krzysztof Witkowski, burmistrz miasta. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jeszcze może mecenas wyjaśni dokładnie, ale mamy tutaj do czynienia jakby troszkę z innym zagadnieniem prawnym. To, co pan radny Grzegorz Gibaszek powiedział, ten przepis artykułu 9, to są tak zwane zasady ogólne KPA. Ich się nie stosuje bezpośrednio. To są, tak jak w Konstytucji zasady, to są zasady ogólne KPA, którymi dyrektywy, można powiedzieć, ogólne, którymi organy administracji powinny się kierować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, my jako urząd, to co zresztą pani przewodnicząca Urszula Pękacz przeczytała z uzasadnienia, my panu odpowiedzi udzieliliśmy. Nie
nie to, że pozostawiliśmy ten wniosek bez rozpoznania, odpowiedź została udzielona. I teraz rozpatrując kwestie nawet hipotetyczne, Szanowni Państwo, że jakiś organ przekroczy 30-dniowy termin na udzielenie odpowiedzi, to w żadnym przypadku nigdy nie może być, na przykład rzadko bywa, podstawą do uchylenia decyzji, ponieważ nie jest to przewinienie proceduralne, które ma wpływ na treść decyzji, absolutnie. Tylko takie przewinienia proceduralne mogą powodować uchylenie decyzji, które mają istotny wpływ na ustalenie stanu faktycznego, czyli dla przykładu Państwu podam, jeśli na przykład mamy decyzję o warunkach zabudowy i organ w toku postępowania na przykład nie zmierzył dokładnie działki, czyli nie dokonał pewnych czynności, które miały istotny wpływ na podjęcie decyzji, to wtedy taka decyzja jest uchylona, ale absolutnie nawet przekroczenie 30-dniowego terminu nigdy nie jest podstawą do uchylenia decyzji administracyjnej. Ale podkreślam, że przecież tak jak pani Ula powiedziała, odpowiedź temu panu i ta odpowiedź została udzielona. Nie wiem, może pan mecenas jeszcze coś do tego dodał. Powtórzę, artykuł 9, proszę spojrzeć, to jest rozdział zasady ogólne KPA, tak? To są pewne ogólne. Tak, tak, to są pewne ogólne dyrektywy, tak? Nie wiem, może panie przewodniczący, jeśli nie wiem, może oczywiście tutaj państwo radni są w kolejce w dyskusji, ale myślę, że tutaj te wątpliwości powinien rozwiać radca prawny, nie wiem. No, zresztą, no dobrze, dziękuję. Dziękuję. No tutaj już jeden głos radcy prawnego usłyszeliśmy, to myślę, że będzie jeszcze dobry głos drugi. Pan radca prawny Błażej Sarnowski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dla mnie jest najważniejsze to, co pani przewodnicząca powiedziała, że no ten pan już niejednokrotnie pisał w tej samej sprawie wnioski i to niejednokrotnie. No z tego co wiem, miała być nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, chociaż do dzisiaj się jej nie doczekaliśmy, gdzie możemy mówić o niejako nękaniu organu tym samym wnioskiem i wtedy z urzędu możemy pozostawić to bez rozpoznania, nie ma tego. Odpowiedź została w tej sprawie udzielona, no i tyle mogę powiedzieć. No oczywiście te 30 dni nie zostało tutaj dochowane, ale no nie możemy mówić tutaj o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, tak, w tym danym przypadku. No nie ma takiej możliwości. Ja muszę Państwu powiedzieć, że bardzo żałuję, bo niejednokrotnie otrzymujemy do urzędu pisma w tej samej sprawie, gdzie one już zostały rozpoznane merytorycznie. Dziękuję. Dziękuję za opinię. Ad vocem pan radny Grzegorz Gibaszek, bardzo proszę. Proszę bardzo. Mam pytanie do pana mecenasa w takim bądź razie. Po pierwsze, niech mi pan wskaże przepisy prawa kodeksu administracyjnego KPA, które mówią, że jeżeli kilkakrotnie obywatel zwrócił się z zapytaniem, mam prawo nie odpowiedzieć na to pytanie. Powiem tak, nie chwaląc się, 20 lat piastowałem wyższe stanowiska kierownicze, opierając się na przepisach prawa kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów. I proszę Państwa, nie zdarzyło się tak, że obywatel, a było takich wiele skarg, wniosków, zapytań, kilkanaście, kilkadziesiąt tych samych, aby nie udzielić odpowiedzi. Poza tym ja tutaj nie wskazywałem na to, że całkowicie organ zrezygnował z udzielenia odpowiedzi. Absolutnie nie. Wskazałem 19 lipca pismo, 23 sierpnia odpowiedź. Tak jak pan burmistrz powiedział, ogólne dyrektywy, czyli konstytucja jest aktem prawnym, w którym też są zawarte ogólne dyrektywy, natomiast są uchwały, rozporządzenia szczegółowo regulujące określone zachowania. Więc jeżeli nie będziemy przestrzegać tych głównych dyrektyw, to po co w ogóle te główne dyrektywy? To złóżmy wniosek do organów czy ustawodawcy, niech te dyrektywy wykreśli, wyrzuci. Drodzy Państwo, szanujmy to przepisy prawa. To równie dobrze można by powiedzieć w ten sposób. To temu skarżącemu czy składającemu zapytanie mogliśmy odpowiedzieć w przyszłym roku. Też by było dobrze. Też by było dobrze. Ja stoję na stanowisku takim, jak było na komisji. Uważam skargę za zasadną i tego zdania nie zmienię. Dziękuję bardzo.
Znaczy ja mogę się odnieść, bo pan mnie wywołał, pan radny. Panie radny, nie wiem, czy pan mnie zrozumiał. Ja mówiłem, że bardzo żałuję, że takich przepisów nie ma, że mają zostać wprowadzone i jest projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Ale dlatego przepisów nie ma, panie mecenasie. Stosujemy prawo na. Ale ja panu powiedziałem, poziomie. Że ja nie mówiłem, że jest taki przepis. Nie wiem, czy pan mnie dobrze zrozumiał. Ja pana doskonale rozumiem. To po pierwsze, a po drugie, z tego co ja dobrze pamiętam, ja tu opinię pisałem, z tego co wiem, nadawcą tej skargi był starosta, tak? Jak rozumiem, w pierwszym rzędzie, tak? Tak. I to i też było dla nas tutaj mylne, czy dotyczy to wniosku złożonego do burmistrza, czy też do starosty, gdzie my byliśmy chyba drugim odbiorcą, że tak powiem. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pan burmistrz, bardzo proszę. Oczywiście, no pan radny może mieć rację, oczywiście no, nie spieram się tutaj z panem w kwestiach prawnych, bo mogę mieć mniejszą wiedzę niż pan, ale generalnie chodzi o to, że generalnie chodzi o to, że ten wniosek mieszkańca został rozpoznany. Nie ma tutaj, że tak powiem, nie ma tych przesłanek, które mówi KPA ze skargi, co zresztą wspomniała pani Urszula Pękacz. A drugą wątpliwością to jest to, co powiedział pan mecenas, że de facto to pismo też można było potraktować jako do wiadomości, ponieważ jakby głównym adresatem tego pisma był starosta Kolski, więc tu jest ta jakby druga wątpliwość, która ten, ale odpowiedź naszemu mieszkańcowi została udzielona i to jest jakby w tej sprawie najważniejsze. Państwo oczywiście podejmiecie decyzję w tej kwestii. Tutaj też również szanuję zdanie pana radnego. Dziękuję. Bo każdy ma, że tak powiem, jak to mówią, ilu prawników to tyle opinii i jakby to stare powiedzenie się tutaj panie radny Grzegorzu w zupełności potwierdza. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pan radny Grzegorz Gibaszek. Zgadzam się z tym ostatnim zdaniem pana burmistrza, także ilu prawników, tyle różnych zdań i opinii. Myślę, że to jest też jakaś pewna nauczka dla nas wszystkich. Ale jeszcze jedna rzecz. Nie zgodzę się z jedną rzeczą. To nie było pismo do wiadomości, ponieważ jak patrzymy akapit trzeci, w dniu 19 lipca, cytuję, 2021 roku pan Maciej K. złożył w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kole pismo adresowane do pana starosty i do pana burmistrza. Nie było, ja widziałem to pismo, nie było w stopce do wiadomości pana burmistrza. Tyle, ja już kończę ten temat więcej, ale ma pan rację panie burmistrzu, ilu prawników, tyle może być zdań i stanowisk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosiła pani radna Halina Musiałek. Dziękuję bardzo. Więc ja jako nieprawnik, słuchając tej dyskusji, jestem za tym, całkowicie zgadzam się z tym, co powiedział kolega Gibaszek. Powiem dlaczego. Dlatego, że dla mnie jest to bardzo czyste i przejrzyste stwierdzenie, że skoro ktoś nawet 1000 pism nam wysyła, to ja mam obowiązek 1000 razy odpowiedzieć. Ale mam takie pytanie, pani przewodnicząca, czy, bo nie chcę się już zagłębiać w treść tego pisma, chodziło o remont ulicy 3 Maja, czyli ulicy należącej do powiatu. Czy miasto miało obowiązek bądź wystąpiło do powiatu z udzieleniem odpowiedzi typu do pana starosty zwracamy się o kiedy pan planuje remont tej ulicy, tak? Bo nas mieszkaniec o to pyta. Otrzymujemy pismo od pana starosty, a no proszę pani czy panie burmistrzu, ja nie mam w tej chwili takiej wiedzy, bo nie mam na to środków. I to ksero tego pisma wysyłamy do pana, który o to pyta. Czy takie procedury były, czy też nic z tych rzeczy nie wchodziło, tylko była taka jakby sucha odpowiedź, że my nie jesteśmy władni, proszę kierować pismo do starosty. Czy miasto jakby jako mieszkańcowi udzieliło tej odpowiedzi, którą otrzymało od pana starosty? Już mogę. Pani radna, po pierwsze jest tak, że tak jak jeszcze nawiążę do wypowiedzi Grzegorza, każde pismo urzędowe musi składać się nadawca, czyli kto pisze i adresat. I tutaj rzeczywiście komisja użyła tego słowa, adresatem pisma był starosta Kolski, burmistrz miasta Koła. To jest pierwsza rzecz. Druga, tak jak tutaj wymieniliśmy, wiele pism było pisanych i do pana starosty i nadal są. Pan przewodniczący tu Szafrański może potwierdzić, gdyż starostwo też otrzymuje tego rodzaju pisma.
tu w tej sytuacji nie. Tu była odpowiedź do ta z 24 już 3, tak, tylko tej treści, że tak jak poprzednik właściwie, że Urząd Miejski, że Burmistrz Miasta nie jest kompetentny i tak dalej. Nie mam tu w tej chwili tych akt sprawy, no bo już dość dużo nad tym się zajmowaliśmy. Także nie, nie było wysyłane, dlatego tu z zasadnienia wynika, że nie było według właściwości. Urząd najpierw uznał, że nie ma potrzeby według właściwości wysyłać tego pisma do starosty, czyli uznać się za niewłaściwy, ponieważ starosta treść tego pisma otrzymał. W ten sposób. Czy mogę? Dziękuję bardzo. Ad vocem pani radna Halina Musiałek. Czyli rozumiem z tego, że ten pan był również w posiadaniu tej odpowiedzi od pana starosty, czy nie był? Pan starosta odpisał na tą odpowiedź. Też udzielił odpowiedzi. Od pana starosty, bo też okay. Pan. Ale czy. A ja na dzień dzisiejszy to nie potrafię powiedzieć z jaką datą, czy. Nie, to rozumiem. Bo ale po prostu myśmy nie wchodzili w kompetencje powiatu i okay. Pytać, czy była udzielona odpowiedź przez pana starostę, bo to nie kompetencja ani ja rozumiem, komisja, ani rady. Ale czy my jako miasto, tak? Jako burmistrz miasta. Czy było zwrócenie się do pana starosty o wyjaśnienie i ja chodzi mi tylko o to, że ja wtedy otrzymałam, zwracam się do pana starosty, tak? O to, że proszę pana, jest takie pismo tego mieszkańca, dołączam to pismo, co pan w tej sprawie ma do powiedzenia? I pan starosta mi, jako panu burmistrzowi, tak, odpowiada, że proszę pana, ta sprawa będzie rozpatrywana tam w latach takich i takich, więcej na ten temat nie mam. I czy to pismo wtedy od pana starosty dołączone do tego pana w odpowiedzi, ten pan otrzymał. Czy rozumiem intencję wypowiedzi. To byłoby nie zwrócenie się, burmistrz nie musi się zwracać co jak, tylko byłoby przekazanie według właściwości do pana starosty. Starosta by miał dwa pisma, swoje jako adresat, bo tam poszło i według właściwości. Ale tu jak komisja wykazała, ponieważ tam były spotkania pani radna na ulicy, dobrze, że jest, który zabiega i byśmy wszyscy byli tam szczęśliwi, i wielu mieszkańców powiatu również, gdyby ta ulica była, ale wykazaliśmy, że burmistrz nie ma tych kompetencji, odpowiedzi były. Tak jak w poprzednim, mieszkaniec nie wnosi nic, on w kółko, to o to samo. I dlatego ta komisja uznała, oczywiście decyzja należy do Wysokiej Rady, tak? Jeszcze tylko mogę dopytać, panie przewodniczący. Nie było według właściwości, dlatego nie było tu nic załączone, nie? Okay, tak jak komisja opisała. Rozumiem, ale pani przewodnicząca, termin jednak został tej odpowiedzi już przekroczony, tak czy nie? Tej odpowiedzi tak, ale uważano, że poprzednie, bo wszystkie były pisma, one są bardzo podobne i te wcześniejsze odpowiedzi miasta, co tutaj wypisaliśmy, wszystkie czytaliśmy, one były tego typu. Ja rozumiem, ale czy pani no tak, no bo jeżeli tutaj, no to wynika z tego, że jeżeli. Nie, ja rozumiem, ale pani przewodnicząca, czy gdyby poszło to w terminie, to dzisiaj byśmy nad tym debatowali, czy nie? Po prostu byłoby udzielone wiem. W terminie. Pan pisze dużo skarg. No to by akurat. Pisał kolejne, które by było odpowiedziane w terminie, tak? Odpowiedź byłaby w terminie. Znaczy, szanowni ja państwo, ja myślę, że już. Już przepraszam, kończę. Ja nie chcę oceniać skarżącego. Nie rozumiem, tak, jest rozumiem. Jego prawo, tak pytam. Jego wala, no, co by jestem było, prawnikiem, gdyby. Dlatego pytam. Wiem, tak? Dziękuję wiem. Bardzo. Szanowni... Ale mówię, proszę nie oczekiwać, że ja okay. Co by było, gdyby. Dziękuję. To jest mieszkaniec. Dobrze, dziękuję. Szanowni państwo, taka mała prośba, że. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, co jest w materiałach, a nie wybiegali w przyszłość, ponieważ ciężko jest czytać w myślach osoby, która pisze pisma do urzędów, bo wiemy, że te osoby posiadają bardzo, bardzo bujną wyobraźnię, bo też mamy przykłady jednej mieszkanki, drugiej mieszkanki, która naprawdę też bardzo soczyście pisze do urzędu i każdy z państwa radnych może sobie te informacje poczytać i też każda komisja wtedy musi się takim problemem zająć, a wiemy, że niektóre tematy rażenia należą do właściwości organu, jakim jest na przykład Rada Gminy czy Rada czy Burmistrz Miasta, ale też niektóre sprawy są, można powiedzieć, nad wyraz przebarwione. O głos prosiła pani radna Ewa Lewicka. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na pewno nie chcę tutaj polemizować z prawnikami obecnymi na tej sali i praktykami, którzy ileś lat pracowali w tym obszarze.
Ale ja tu widzę dwutorowość. Dwutorowość sprawy, może w ten sposób powiem. Prawne przesłanki, które tutaj są uwzględnione w tej uchwale przedłożone przez komisję, panią przewodniczącą, są dla mnie jako radnej rzeczywiście prawne, są prawidłowe. Natomiast, szanowni państwo, mieszkaniec ma prawo pytać, osądzać, ma prawo nie znać i będzie pisał w nieskończoność, a my jako urząd mamy prawo i obowiązek przede wszystkim, a potem prawo odpowiedzi zgodnie z wytycznymi obszarami prawnymi, które dotyczą danej sprawy. Tu wytłumaczyła pani przewodnicząca, pani Pękacz, że rzeczywiście było skierowane pismo do starosty powiatu kolskiego i jednocześnie do pana burmistrza miasta Koła, pana doktora Witkowskiego, ale szanowni państwo, ja mam pytanie, panie burmistrzu, do pana, bo temat ulic jest tematem, gdzie mieszkańcy, mimo że tyle urząd i zamieszcza na swoich stronach, też ci, co obserwują sesję, też dyskutujemy, które są ulice w zarządzie miasta, powiatu. Mieszkaniec nie musi wiedzieć i nie musi, on chce pytać swojego burmistrza, on chce pytać swojego pana burmistrza Witkowskiego. On nie chce iść do starostwa, bo on uważa, że mieszka w mieście Kole. Tak się składa, że to jest akurat okręg wyborczy, zarówno i pani Pękacz, i mój, tutaj pana Kaftana, to jest nasza ulica. I rzeczywiście ci mieszkańcy pytają. Ten pan mieszkaniec zwrócił się pismem kilkakrotnie do pana burmistrza. Ja mam takie pytanie, panie burmistrzu, czy pan poza tymi pismami rozmawiał z panem starostą, jakie są plany, bo zarówno my będziemy planowali budżet, tak jak mieliśmy prawo do 15 września każdy radny złożyć swoje wnioski o remonty, naprawy czy wprowadzenie nowych ulic, inwestycji ulic, czy też jako kluby będziemy, jeszcze mamy ten jeden dzień prawny. Czy pan burmistrz rozmawiał bezpośrednio z panem starostą, czy doszło do takiego spotkania, panie burmistrzu? Omówienie ulic naszego miasta, tych, którzy wymagają inwestycji, bo pan ma takie zgłoszenia. Panie radny, jakbym miał taką małą prośbę. Skupmy się naprawdę na tym, na skardze. To jest związane z tym, panie przewodniczący. Ja bym to uznała, że jest związane. Tutaj bym naprawdę polemizował, czy to jest związane, ponieważ... No bo to mi wyjaśni też i potrafi ocenić, jak mam zagłosować za uchwałą, panie przewodniczący. Bo jeżeli pan burmistrz rzeczywiście dyskutował z panem starostą, myślę, że tak, omówił szczegółowo, jak będzie wyglądał plan wykonania czy działań, bo to są też koszty 50/50 czy inne rozliczenia, które w kolejności ulice, które ważne są dla naszego miasta. Bo widzimy, jak miasto jest zakorkowane, proszę państwa. W tej chwili jest tragedia. Godzina 15 jest trudno wyjechać z części zachodniej, wyjechać na część gdzieś tam wschodnią. Ale już ostatnie słowo. Jeszcze nie skończyłam, panie przewodniczący. Dlatego też, drodzy państwo, i tutaj szanowna pani przewodnicząca i koleżeństwo radni, ja uważam, że nie wiem, ile razy mieszkaniec będzie miał prawo pytać, tyle razy należy odpowiadać i stosować zapisy prawa, czyli kodeksu administracyjnego. Tak uznaję. A zwracam się do pana burmistrza. Mieszkańcy naprawdę, ja też tłumaczę, że to nie jest w kompetencji urzędu, tylko proszę zwrócić się do starostwa czy innej instytucji. Ale słyszę odpowiedź, ale to jest mój burmistrz, ja na niego głosowałem, chcę odpowiedź od niego. Więc panie burmistrzu, nie dziwmy się, że potem są takie sytuacje i te osoby w nieskończoność może, które lubią pisać, zwracać się, chcą bezpośrednio zaistnieć w sensie pozytywnym dla nawet sąsiadów swoich na terenie swojej ulicy. Myślę, że tak, bo pan przewodniczący mi teraz przerywa. To chodziło również o ulicę PCK, prawda? Więc wszyscy mają prawo pytać i składać w stosowne miejsca zapytania. I tu akurat ten pan chciał to wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna, tego prawa nikt nikomu, momencik, tego prawa nikt nikomu nie zabiera i tego prawa nikt nie kwestionuje. Tylko też musimy, jeżeli mamy punkt odnośnie ulicy 3 Maja, pani przewodnicząca na początku tej skargi odczytała pytania, które mieszkaniec złożył. Kiedy będzie robiona, w cudzysłowie, ulica 3 Maja? To jeżeli nikt nie zna
na tej sali odpowiedzi, to ja ją udzielę, kiedy będzie. Wtedy, kiedy w budżecie miasta Koła i w budżecie powiatu kolskiego znajdą się na to środki. To jest najbardziej logiczna i prosta odpowiedź. Tutaj nie chodzi o jakąś dobrą czy o złą wolę, kiedy środki w budżecie na to pozwolą i kiedy to będzie po prostu ujęte w planie finansowym. I to jest po prostu cała ta dyskusja już powinna moim zdaniem być zamknięta. Panie radny, w budżecie miasta i powiatu. Dziękuję. Mamy prawo pytać, mamy też prawo odpowiadać i naprawdę już bym prosił, żebyśmy już kończyli ten temat, tak? Ja tylko w nawiązaniu do uchwały prezentowanej, proszę, do opinii. Proszę Państwa, Pani Przewodnicząca, tu nie było, że odpowiedź nie poszła. Pytania oczywiście zawsze poszła i taka sama jak poprzednio było w tych wskazanych pismach, że jest to niekompetentny organ, że należy i tak dalej. Ta odpowiedź tu nie jest tak, że przepraszam za kolokwializm, gdzieś tam schowano i sobie poszła. Poszła z opóźnieniem, tak, ale czy to znaczy, że to opóźnienie, ta informacja, która dotarła tym pismem z 23 sierpnia, czy naruszyła jakiś interes, czy naruszyła tego? Ten mieszkaniec chce dobrze, wszyscy tu musimy przyznać, on chce, ma prawo, mieszka na tej ulicy i otrzymał tą odpowiedź, tylko te odpowiedzi są nie do właściwego organu i to mieliśmy między innymi na uwadze, proszę Państwa. Także no uważam, że należy zamknąć i tak decyzję każdy zgodnie ze swoim sumieniem tutaj podejmie, głosując. Panie Przewodniczący, wnoszę o zamknięcie tej dyskusji, bo ona już, no ale jeżeli są pytania, ja jestem do Państwa dyspozycji. Jeszcze jedna osoba i myślę, że będzie ta lista mówców wyczerpana. Pan radny Marcin Janiak, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tak, oczywiście ja nie zamierzam debatować i roztrząsać to, co tu Pani Przewodnicząca Ula Tękacz ładnie opisała w tej uchwale, tak, w propozycji uchwały. Ale będąc w poprzedniej kadencji przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, również po mnie Pani Ewa Lewicka, jak dobrze pamiętam, Sebastian Kuty. Mieliśmy niejednokrotnie możliwość rozpatrywania skarg na burmistrza ówczesnego miasta Koła. Fakt faktem, nasza decyzja zawsze była taka, że jeżeli został przekroczony termin odpowiedzi, taka skarga w tej części, w danej części, czyli przekroczenia terminu, była uznawana za zasadną. W pozostałych kwestiach odnosiliśmy się do każdej kwestii z osobna, tak? Tutaj widzę po prostu cała skarga poszła jako bezzasadna. Oczywiście zgadzam się tutaj z przedmówcą, czyli panem radnym Gibaszkiem Grzegorzem i tej Haliną Musiałek, że tak, zgodnie z KPA powinniśmy, szczerze mówiąc, odpowiedzieć na każde pytanie. Tak, tylko że no akurat tutaj mamy akurat specyficzny przypadek, bo poszło to już poza terminem. Tutaj no nie ma się czego po prostu wstydzić, po prostu trzeba przyznać. Tak, faktycznie poszło to poza terminem. Faktycznie, tak jak pan burmistrz mówił, nie ma to żadnych konsekwencji typu uchylania czy zaskarżania decyzji. Z tym się całkowicie zgadzamy. Tylko sam po prostu fakt, że odpowiedź na zgłoszony wniosek poszedł po prostu poza terminem, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ad vocem pan burmistrz Krzysztof Witkowski. Tylko szanowni państwo, nie możemy jakby, to jest tak jak z wyrokami sądów, nie możemy, każdy wyrok sądu jest wydany na innym stanie faktycznym. Nie możemy jakby porównywać stanów faktycznych, kiedy państwo w poprzedniej kadencji podejmowaliście jakieś decyzje, a ze stanem faktycznym, który państwo radni będziecie rozpatrywać dzisiaj. I ja już nie będę przytaczał tych okoliczności, że już były odpowiedzi w tej sprawie i tak dalej. To co pani przewodnicząca, po prostu tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że był po prostu inny stan i też inny stan faktyczny sprawy. I przede wszystkim też nie dotyczyło to jakiejś decyzji indywidualnej określającej prawa lub obowiązki obywatela. To też jest ważne, bo z tego co pamiętam, to państwo radni też w poprzedniej kadencji byliście zbulwersowani w sensie tym
terminem, bo też chyba część z tych jakby spraw dotyczyła indywidualnych obowiązków i praw naszych mieszkańców. W sensie to były jakieś decyzje administracyjne, które określały ich, na które czekali powiedzmy. Oczywiście to co pani Ewa Lewicka powiedziała, nikt tutaj nie kwestionuje tego, że każdy mieszkaniec ma prawo pisać i że tak powiem żadne z tych pytań, wniosków nie pozostają bez odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję. Z uwagi na wyczerpanie listy mówców zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Koła? Za bezzasadną. Proszę oddać głos. Dziękuję, zamykam głosowanie. Za głosowało 18 radnych, 11 osób za, 3 osoby były przeciwne, 4 osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta. Wynosi numer 40 na 436 na 2021.